Przedrostki w jednostkach. Tak jest temat, którym się dzisiaj zajmiemy. Ale najpierw może powiedzmy sobie, co to jest przedrostek. Przedrostek to fragment wyrazu dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego. Weźmy jakiś przykład. Słowo napisać. Napisać to tu przedrostkiem jest na. Tak? Słowem podstawowym jest pisać. No, moglibyśmy też coś zapisać. I tu przedrostkiem byłoby za. I też słowo podstawowe pisać. Inne słowo z przedrostkiem najpiękniej. O, to tak szukałam w głowie. Najpiękniej. I tutaj, jak się domyślacie, przedrostkiem jest naj, tu oczywiście razem to piszemy. Naj. Prawda? Coś robimy pięknie, piękniej, aż wreszcie najpiękniej. Inny przykład. Super szybki. Super szybki pojazd. Tak? To taki pojazd, który jest tak szybszy niż inne samochody czy pojazdy. Tak naprawdę bardzo szybko może się przemieszczać. Inne słowo. Ciemnowłosy. Tak? Podstawowym słowem są włosy, a ciemno to przedrostek. Mogłoby też być jasnowłosy, tak? I wtedy przedrostkiem by było jasno. No i takich przykładów pewnie już sami moglibyście podać wiele. Ja tutaj wytryję, bo one nam już w tej chwili nie będą potrzebne. Chodziło mi tylko o to, żebyście zrozumieli, co to znaczy przedrostek. I teraz przejdziemy do naszych jednostek. Jak tutaj te przedrostki mogą nam się przydać? Otóż słuchajcie, tutaj już wypisałam właśnie kilka, właściwie sześć przedrostków, z którymi zetkniecie się na pewno w szkole podstawowej, a i oczywiście w dalszym życiu, w gimnazjum, w liceum. I przez całe życie będziecie się stykać właśnie z przedrostkami, które tutaj napisałam. Oczywiście to nie są wszystkie, jest dużo więcej, ale te poznacie w szkole podstawowej. Natomiast one będą wykorzystane nie tylko w tych jednostkach, które ja tu napiszę, ale na pewno jeszcze w innych, których nawet może teraz nie znacie, ale będą zawsze znaczyły to samo. I tak zacznijmy od mili. Mili dodane do innego właśnie do słowa związanego z jednostką, zresztą zaraz będą przykłady, oznacza, że to jest 1000 razy mniej. O, wezmę inne. 1000 razy mniej. Centy oznacza 100 razy mniej. Decy 10 razy mniej. A tutaj te oznaczają, że to jest więcej niż dana jednostka. I tak deka to jest 10 razy więcej. Hekto 100 razy więcej. A kilo 1000 razy więcej. A teraz, żeby to już tak było zupełnie jasne, przejdźmy do przykładów. Zacznijmy od jednostek długości. I tutaj taką tą naszą, w tym przypadku podstawową, jest metr. I tak, jeśli sobie napiszemy jednostkę milimetr, prawda, świetnie Wam znaną. Zobaczcie, tu słowem podstawowym jest metr. Mili jest właśnie tym przedrostkiem, który co oznacza? 1000 razy mniej. Czyli, że milimetr to jest 1000 razy mniej niż metr. Dalej przejdźmy. Centymetr. Tak, też mamy słowo podstawowe metr. I centy czytamy 100 razy mniej. Tak, centymetr to 100 razy mniej niż metr. Decymetr. Znów słowo podstawowe metr. A decy? 10 razy mniej
I rzeczywiście decymetr 10 razy mniej niż metr. Teraz następną jednostką, którą tutaj możemy wpisać, którą znamy, kilometr. Kilometr. I już zerkamy tutaj, co oznacza kilo? 1000 razy więcej. I rzeczywiście kilometr to 1000 razy więcej niż metr. I z tego możemy sobie też odczytać, że metr ma 10 decymetrów, 100 centymetrów i 1000 milimetrów. Ale za to kilometr, który jest właśnie większy, dłuższy od metra, to kilometr ma 1000 metrów. Teraz przejdźmy do jednostek masy. Gram. I tak możemy się spotkać z miligramem. Miligram. Gram, słowo podstawowe. A mili 1000 razy mniej. To samo. To samo. Mili oznacza zawsze to samo. Czyli miligram jest 1000 razy mniejszy od grama. Co jeszcze poznaliśmy? Dekagram. Dekagram. I już zerkamy. Dekagram to 10 razy więcej. Czyli dekagram 10 razy więcej niż gram. Kilogram. Następna poznana jednostka. Kilo, co znaczy 1000 razy więcej. Czyli kilogram 1000 razy więcej niż gram. I z tymi jednostkami w szkole podstawowej spotkacie się najczęściej, ale zobaczmy jeszcze na kilku innych przykładach. Weźmy litr. Jednostka objętości. I na przykład mililitr. Tak, to mili to 1000 razy mniej i mililitr to 1000 razy mniej niż litr. Hektolitr hekto to 100 razy więcej i hektolitr to 100 razy więcej niż litr. I jeszcze inny przykład. Ar. Jednostka powierzchni. Ar. No i tu może taki drobny przykład. Mamy hektar. Tutaj mamy troszeczkę jakby opuszczona jest literka O, ale hektar. Tak? Hektar to 100 razy więcej niż ar. I może jeszcze jeden przykład. Sekunda. Mimo, że tutaj zawsze mówimy, że prawda, znaczy mówimy, no wiemy, że minuta ma 60 sekund, godzina ma 60 minut, tak? Ale czasem można się spotkać z milisekundą. I milisekunda to jest 1000 razy mniej niż sekunda. No i tyle chciałam podać przykładów właśnie w tym filmie. Natomiast pamiętajcie, nie podałam tutaj wszystkich przykładów, ale pamiętajcie o tym, że jeśli będziecie wiedzieć, co oznaczają te przedrostki, to jeśli nawet usłyszycie jednostkę, z którą się nie zetknęliście wcześniej, nie musicie się tak uczyć na pamięć, tylko będziecie wiedzieć, że jeśli coś jest mili i dalej jednostka, to jest 1000 razy mniejsze niż właśnie ta jednostka napisana i tak dalej. Warto na to zwrócić uwagę.